7:09. Rozmowa poranka. A moim Państwa gościem jest Mariusz Gierej, M Polska 24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Właściwie teraz odsłuchując trochę utworu Stinga Englishman in New York, zastanawiam się, czy właśnie Zbigniew Ziobro przez to, że stworzył suwerenną Polskę, nie chce być trochę takim właśnie Englishmanem, w takim właściwie być, cały czas śpiewającym, że be yourself no matter what they say, czyli chce być sobą niezależnie od tego, co o nim mówią, no bo co o nim mówią, na przykład pan o tym mówi w swoim najnowszym artykule, że właśnie to Zbigniew Ziobro próbuje przykuć uwagę wszystkich ze względu na tą posuchę polityczną, którą w tym momencie mamy. No i właśnie, czy mu się to udaje, czy rzeczywiście jest tak, że ta suwerenna Polska gdzieś zaistnieje na scenie politycznej? Jak to będzie wyglądać? Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że rebranding partii w takim momencie, jak w tej chwili robi to Zbigniew Ziobro, jest momentem bardzo kiepskim. My jesteśmy przed wyborami, on ta nazwa się nie utrwali. To jest pierwsza rzecz. Przy czym jedno, co mówią politycy Solidarnej Polski, przepraszam, Suwerennej Polski, a co innego tak naprawdę życie, to znaczy, krótko mówiąc, pamiętajmy, że Solidarna Polska miała problem z rozliczeniem środków, z rozliczeniem swojej partii. W związku z tym taka, bo to nawet nie jest zmiana nazwy, to jest utworzenie nowej formacji, prawda? I to jest jeden z powodów, dlaczego, chyba główny tak naprawdę powód, dlaczego Zbigniew Ziobro zmienia nazwę. Ale skutki tego są dość kluczowe, dlatego że tak naprawdę zwróćmy uwagę, że umowa koalicyjna, którą nawet Jarosław Kaczyński podpisywał, on podpisywał ją z podmiotem o nazwie Solidarna Polska, prawda? Czyli de facto, jeżeli się dobrze tak zastanowić, to umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy przestała istnieć. Prawda? To też prawda, aczkolwiek rozmowy koalicyjne właściwie będą teraz się toczyć i będą przydać do dyskusji, jeżeli chodzi o nowe listy wyborcze, i to nie będzie prosta układanka. Chociaż wydawałoby się, że te dwie partie są tak ze sobą spojone, a może inaczej, suwerenna Polska, przepraszam, będziemy się jednak mylić jeszcze dość często. Suwerenna Polska jest taką partią, która jest bardzo mocno przyspawana i jest zależna od Prawa i Sprawiedliwości. I teraz pytanie brzmi, czy tak naprawdę te rozmowy koalicyjne tak naprawdę będą znacznie trudniejsze dla suwerennej Polski, dla Zbigniewa Ziobry, czy dla Prawa i Sprawiedliwości? No właśnie, ja stawiam tezę, że tutaj na większym musiku jest Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska. Teoretycznie w tym starciu między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobro, Zbigniew Ziobro powinien mieć jeden wielki atut, czyli krótko mówiąc PESEL, wiek, prawda? No, facet 50 parę lat mógłby spokojnie zaczekać na to, jak się sytuacja będzie rozwijała, budować swoją pozycję cierpliwie. On tego nie robi, on tutaj, prawda, bardzo ostro gra przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, który tego nie lubi. Nie lubi być zmuszany, szantażowany, etc. Nigdy takich rzeczy nie zapomina. Jak ma okazję, a w tej chwili wydaje mi się, że będzie miał okazję, może po prostu Zbigniew Ziobro się bardzo zdziwić, a jak wygląda życie poza partią matką, to się już raz w życiu przekonał. Przypomnijmy, prawda, w 2012 roku powstawała Solidarna Polska i co się okazało? Okazało się, że to był nielot, prawda? Więc później z łzami w zasadzie wzruszenia wracał na łono wtedy już Zjednoczonej Prawicy. Właśnie, ale pan wspomniał o tym, że Zbigniew Ziobro gra bardzo słabymi kartami, licytuje wysoko i wszystko, a ja tutaj postawię może właśnie na odwrót. Uważam, że mimo, że gra słabymi kartami, to gra całkiem nieźle, bo patrząc na to, jak długo utrzymuje się w polityce, jak długo ma wysokie stanowiska i miejsce w rządzie, no to nawet jeżeli ma słabe karty, to cały czas gra nimi bardzo umiejętnie. Nie jest kwestia gry umiejętnej Zbigniewa Ziobro, tylko to jest kwestia stylu zarządzania przez Jarosława Kaczyńskiego partią i w ogóle całą formacją.
A Jarosław Kaczyński zawsze lubi być tym, który rozsądza różne frakcje i te frakcje rozgrywa pomiędzy sobą. Natomiast w momencie, kiedy on zostaje bezpośrednio szantażowany, no zaczyna być kłopot dla tych formacji. Przypomnijmy los Jarosława Gowina, przypomnijmy los Samoobrony, przypomnijmy los LPR-u, prawda? Każda tego typu sytuacja w przypadku Jarosława Kaczyńskiego kończyła się, że tak powiem, ścięciem wierzgającego, więc tutaj nie wydaje mi się, że miałoby być inaczej. Tym bardziej, że te działania, które podejmuje Zbigniew Ziobro, już czasami zagrażają funkcjonowaniu tak naprawdę i losom kampanii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowo w sytuacji, w której z boku, prawda, i to już w sondażach jest często potwierdzane, że no, szansa na to, żeby PiS, Zjednoczona Prawica, samodzielnie rządziła, prawda, po raz trzeci, są niewielkie, będzie potrzeba koalicjanta. Tu koalicjantem może być Konfederacja, która jest bardziej, że tak powiem, na prawo, niż Zbigniew Ziobro kiedykolwiek był lub będzie, jest bardziej wiarygodna w tym na prawo. Więc ona będzie zgarniała tak naprawdę ten elektorat bardzo antyunijny, bardziej prawicowy jeszcze, taki betonowy, trochę liberałów od Platformy, więc Konfederacja jest bardziej wygodnym koalicjantem dla Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili, ponieważ osłabia dodatkowo opozycję, niż jakiś Zbigniew Ziobro, który tutaj, prawda, jeszcze potrafi czasami szantażować, nie wiem, być może kolegów. Ale właśnie, może to jest karta Zbigniewa Ziobry, że on potrafi, może mógłby powiedzieć w ten sposób, że okej, to ja w tym momencie zabieram moje zabawki i idę do Konfederacji. Po co Zbigniew Ziobro Konfederacji w sytuacji, w której ma około 10-11%? Sytuacja, w której Konfederacja ma tak wysokie poparcie, to nie jest gra w tym momencie Konfederacji o uzyskanie progu wyborczego, prawda? Gdzie liczy się każdy jeden punkcik. Nie. Dla nich wzięcie Zbigniewa Ziobro, który był w tym rządzie, prawda, był w momencie, kiedy godzono się na te różne rzeczy, które Ziobro wypomina Morawieckiemu, prawda? Ziobro wtedy był. Branie kogoś takiego na pokład to jest trochę jak branie przez Szymona Hołowni na przykład PSL-u i mówienie, że jest się antysystemowcem. No. Jasne, pozostawmy to, bo musimy ruszyć do następnego tematu, a chciałem jeszcze zapytać o Trybunał Konstytucyjny, bo tutaj cały czas trwa pewnego rodzaju układanka Prawa i Sprawiedliwości, która złożyła projekt ustawy, który by ograniczał ilość sędziów, co miałoby zakończyć pewien spór. To jest kwestia oczywiście odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Pytanie, czy właśnie suwerenna Polska będzie poprze ten projekt. To także było pytanie wczoraj do rzecznika rządu, który podkreślił, że w takich istotnych kwestiach koalicjanci powinni być zgodni. No właśnie, będzie chyba testowanie suwerennej Polski. Na ile suwerenna Polska jest suwerenna w Zjednoczonej Prawicy? Tak bym to określił, bo jeżeli chce nam, prawda, dbać o suwerenność Polski, to niech zadba o suwerenność Zjednoczonej Prawicy. Znaczy, tak trochę żartując, trochę nie żartując, ale spór w Trybunale Konstytucyjnym to jest tak naprawdę właśnie jeden z elementów szantażu Zbigniewa Ziobro w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. I pytanie jest teraz takie, na ile cierpliwości jeszcze starczy Jarosławowi Kaczyńskiemu. W zasadzie zwróćmy uwagę na jedną rzecz. W momencie, kiedy zacznie się kampania wyborcza, Zbigniew Ziobro może być już niepotrzebny Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tyle. Ja to tak widzę, więc pewnie będzie to test dla Zbigniewa Ziobro, czy on jeszcze jest w stanie się dostosować do linii Jarosława Kaczyńskiego, czy już całkowicie, że tak powiem, odleciał i będzie, nie wiem co robił, no bo szans na wejście do parlamentu nie ma żadnych. A pozostawiając już zupełnie Zbigniewa Ziobro z boku, to czy są szanse na to, że Krajowy Plan Odbudowy jeszcze przed wyborami, że te pieniądze może nieco zostaną wypłacone, ale odblokowane te pieniądze? A to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, dlatego że nie zależy to. Patrząc na samą układankę polityczną dzisiaj.
To nie jest kwestia nawet naszej układanki politycznej, tylko układanki politycznej w Unii Europejskiej. I to jest kluczowa rzecz. I to jest kluczowe pytanie, na ile państwa takie jak Niemcy, jak Unia Europejska chcą, że tak powiem, a wydaje się, że chcą, ponieważ tworzą jakieś fundusze, które mają wspierać wolność prasy, etc., etc. Z drugiej strony mamy też Stany Zjednoczone, którym generalnie rzecz biorąc, rząd Zjednoczonej Prawicy nie przeszkadza, o tak bym powiedział, a nawet pasuje, prawda? Więc jeden z kolegów sformułował taką tezę, że Rafał Ziemkiewicz, że to będą proxy wybory pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi w Polsce. Tak daleko bym nie stawiał tej tezy ja osobiście, ale ewidentnie w przypadku KPO ta układanka i te elementy związane z polityką międzynarodową mogą mieć znaczenie. Teraz przejdźmy do tego, co się dzieje w obozie opozycji, bo właściwie od kilku tygodni dyskutujemy i negocjujemy, jak będzie wyglądał kształt marszu na 4 czerwca. Jedna część, chociażby lewica, się obraziła po 1 maja, bo mimo że zaproszeni zostali politycy chociażby Platformy Obywatelskiej, nikt nie przyszedł na pochód pierwszomajowy razem z lewicą, no to teraz lewica mówi, a z jakiego powodu właściwie mamy iść w marszu 4 czerwca? Szymon Hołownia także powiedział, dajcie spokój. No więc czy to jest ten marsz, wokół którego cały czas się dyskutuje dla Platformy Obywatelskiej być albo nie być? Co oznacza ten marsz i tak naprawdę dla, że tak powiem, budulca na sam początek kampanii wyborczej? Postawię tezę, która będzie przez silnych razem, prawda, tutaj pewnie najchętniej by mnie zlinczowali za tą tezę, ale niech będzie. W moim przekonaniu... Znaczy to jest takie środowisko, które bardzo często linczuje za nic, ale to już na marginesie. Okej, może tutaj będą mieli za co po raz pierwszy, no niech będzie. Jeżeli popatrzymy, to tak. Najpierw mieliśmy telenowelę pod tytułem Wspólna Lista, prawda? Donald Tusk doprowadził do tego, że opozycyjne partie odrzuciły to, w związku z tym Donald Tusk może powiedzieć, no nie chcieli się wspólnej listy. Potem mieliśmy walkę Donalda Tuska w środku Platformy Obywatelskiej z Rafałem Trzaskowskim. Później była wspólna konferencja i do sztabu wzięto osobę, która ma być takim szefem sztabu, a jest związana z Trzaskowskim. Sławomir Nitras został gościem, który ma pilnować rzetelności wyboru. Drugi case. Trzeci case. Mamy marsz 4 czerwca, na który oczywiście partią opozycyjną to nie bardzo jest graj i tak dalej. I teraz, o czym to wszystko świadczy? W moim przekonaniu to jest budowanie przez Donalda Tuska planu B, na sytuację, kiedy on się przygotowuje na przegraną w tych wyborach. Ponieważ po pierwsze może przerzucić wtedy pełną odpowiedzialność za nie chcieliście jednej listy, przegraliśmy wybory, to wasza wina. Po drugie, wewnętrznie, jeżeli opozycja będzie chciała go zlinczować za niedowiezienie wyniku wyborów, czytaj, jakąś tam przegraną niemożliwość stworzenia rządu, to powie na przykład wewnętrznej opozycji najpoważniejszej stronnictwu pana Trzaskowskiego, należyście byli w sztabie, mogliście robić. No, moja wina? Nie. Więc krótko mówiąc, obstawiam taką tezę, że być może Donald Tusk albo buduje taką sobie alternatywę wyjścia, albo rzeczywiście liczy się z tym, że te wybory będą przegrane, a jednocześnie chciałby w dalszym ciągu pociągnąć ten wózek, bo mówi, no dobrze, 2 lata rządów opozycji bez prezydenta będzie ciężkie, nie rządźmy, weźmy najpierw prezydenta, prawda? No tylko, że nikt mu tego nie wybaczy, tak czy inaczej. Ja chciałem jeszcze tylko na sam koniec zadać takie pytanie, patrząc z perspektywy początku Donalda Tuska w polskiej polityce. Mówię o tym jego powrocie oczywiście do polskiej polityki z Brukseli. Miał być wielki powrót na białym koniu, ale patrząc na to dzisiaj, to w pana ocenie jest tak, że Donald Tusk może się
mówiąc tak kolokwialnie, przejechał, myślał, że będzie to dużo prostsze zyskanie poparcia, że tymczasem, nie wiem, chociażby układ medialny jest zupełnie inny niż wtedy, kiedy on wyjeżdżał do Brukseli i zupełnie nie potrafi się odnaleźć w tej rzeczywistości, jaka jest obecnie, że Prawo i Sprawiedliwość jest cały czas dość mocną partią, patrząc na sondaże? Wszystko się zmieniło. Zmieniło się wszystko, począwszy od samego Donalda Tuska, który nabrał co prawda tej układy europejskiej i tak dalej, natomiast jednocześnie zatrzymał się na etapie, kiedy z Polski wyjeżdżał. Mamy nowe media, mamy nowe pokolenie w zasadzie wyborców, które weszło do, w tej chwili będzie mogło głosować kolejne. Mamy zupełnie tą inną politykę. Te ruchy, które wykonuje Donald Tusk, są w dalszym ciągu świetnie skrojonym starym Donaldem Tuskiem. Ale jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość przez lata udoskonaliło pewne mechanizmy, swoje własne, własnej propagandy i dodatkowo jeszcze przez lata budowało takim, jakim państwo go w tej chwili ma. Ten obraz jest utrwalony i zresztą te badania zaufania, prawda, i tak dalej pokazują, że bardzo trudno będzie to odwrócić. A jednocześnie w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, Donald Tusk nie ma życzenia schowania się w drugim szeregu. Prawda? Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku wystawiło na czele, wystawiło Beatę Szydło i Andrzeja Dudę. A Donald Tusk? Wydaje się, że nie zostanie powtórzony ten scenariusz, chociaż były takie myśli, patrząc na to, że być może Rafał Trzaskowski byłby tym politykiem, ale nie wiem, czy Donald Tusk mógłby sobie na to pozwolić, patrząc na jego taki trochę profil charakterologiczny, ale o tym oczywiście jeszcze do tego wrócimy. Mariusz Gierej, mpolska24.pl, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do widzenia. 7:09. Rozmowa poranka.